13 grudnia raz wystarczy to akcja protestacyjna zorganizowana przez grupy opozycyjne w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Ulicami Warszawy przeszedł marsz, który wyruszył spod dawnej siedziby Komitetu Centralnego PZPR i przeszedł pod siedzibę PiS. Protestujący porównują bowiem sytuację z 1981 roku do obecnej sytuacji w Polsce. Przyłączając się do akcji, Leszczyński Komitet Obrony Demokracji zorganizował spotkanie informacyjne pod pomnikiem poświęconym ludziom Solidarności. Stanął tam namiot, skąd można było pobrać ulotki informacyjne oraz obejrzeć autentyczne materiały z czasów stanu wojennego. Można było także usłyszeć piosenki nagrane przez internowanych. Zebrani złożyli także znicze pod pomnikiem ludziom Solidarności.